Kraków, w całej Polsce miasto najsławniejsze, ozdobione wspaniałym Zamkiem Królewskim i słynną Akademią. To także miasto, w którym dobrze się żyje. Pokażę Państwu mój Kraków. Niecodzienny Kraków to miasto, w którym możemy zatracać się we wschodach i zachodach słońca. Spektakl wstawania dnia i zapadania nocy najlepiej podziwiać jest z kopców. Wtedy czujemy się jak w górach. Ale właściwie w Krakowie możemy też być w górach, bo niecodziennie możemy podziwiać Tatry, chociażby z Wawelu. Ale niecodzienny Kraków to także miejsce, w którym w codziennym pośpiechu zastanowimy się, dlaczego to miasto jest tak wyjątkowe. Nie tylko z uwagi na wyjątkową przyrodę, którą mieliśmy okazję poznać, ale też dzięki temu, że jest to miasto ukształtowane przez wiele kultur. Kraków to miasto założone na prawie niemieckim magdeburskim. Niemcy byli twórcami jednych z najbardziej znanych zabytków Krakowa, jak chociażby Wittstworz, który stworzył m.in. ołtarz w kościele mariackim. Hans Dürer, malarz, który ozdobił komnaty na Wawelu. Hans Behem, ludwisarz, twórca dzwonu Zygmunta. Ale Kraków to także miasto włoskie Bartolomeo Bereciego, twórcy kaplicy zygmuntowskiej. Jana Marii Padovano i Santi Gucciego, twórców sukiennic. Kraków to także miasto Żydów i kultury żydowskiej, którzy właściwie pozostawili tylko po sobie zabytki. Ale Kraków to także miasto Czechów i Węgrów, a to dzięki wpływom dynastii czeskich i węgierskich, Przemyślidów i Antygawenów, chociażby wskazać możemy królową Jadwigę. W tym odcinku wybierzemy się w niecodzienny Kraków, gdzie będziemy poznawać jego wielokulturowość. Sideus nobiscum quis contra nos. Bóg z nami, któż przeciwko nam. Taki napis widnieje przy wejściu na dziedziniec arkadowy na Wawelu, gdzie możemy zobaczyć piękne rzeczy stworzone przez dumny naród. Włosi w Krakowie to nie tylko sztuka, kultura, architektura, ale to także władza. Tutaj widzimy herb Bony Sforcy. Autorami przebudowy Wawelu byli Włosi, Franciszek Florenczyk i Bartłomiej Bereci. W Krakowie mamy również dom turecki, który zwieńczony jest minaretem. Zawdzięczamy go Teodorowi Rajskiemu, weteranowi armii Imperium Osmańskiego. Przebudowa fasady została zatwierdzona w 1910 roku. Szczyt budynku zwieńczony jest nadwieszoną wieżyczką minaretem, otoczoną galeryjką i nakryta hełmem stożkowym z półksiężycem. W narożnikach znajdują się dwie mniejsze wieżyczki. Na fasadzie budynku znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Ludomiłowi Rajskiemu, synowi Teodora. Ludomił był twórcą polskiego lotnictwa i generałem brygady. W Krakowie znajduje się również cerkiew prawosławna, cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Przed wojną w budynku tym mieściła się synagoga, która w 1944 roku została przekazana na potrzeby parafii prawosławnej. Budynek ten z zewnątrz nie przypomina klasycznej cerkwi, gdyż znajduje się w kamienicy. Remont budynku trwał do 2018 roku. W środku znajdują się polichromie Jerzego Nowosielskiego, którego rok 2023 Sejm uchwalił jego rokiem. Znamiennym przykładem na przenikanie się kultur w Krakowie jest Stara Synagoga. Uznawana jest za jedną z najstarszych zachowanych w Polsce. Została wybudowana w XV wieku na wzór gotyckich, niemieckich i czeskich synagog. A Włoch Mateusz Gucci
przebudował ją w stylu renesansowym w 1510 roku, ale z zachowaniem dwunawowego charakteru. Dzień chyli się ku końcowi, tak samo jak nasza seria Zatrać się w Krakowie. Dziś poznawaliśmy najbardziej niecodzienne elementy związane z wielokulturowością Krakowa. Ale musimy pamiętać, że to miasto żyje i ciągle ulega zmianom. Dzisiaj takim elementem wielokulturowym są migranci z Ukrainy, których w Krakowie jest obecnie około 120 do 150 tysięcy. Do zobaczenia. Dzisiaj jest tak dobra widoczność, że pięknie widać nie tylko Przełęcz Lipnicką zwaną Krowiarkami, ale też poszczególne szczyty Babie, jak Sokolice, Kępę, Gówniak, no a sam Diablak jest troszkę chmura, ale to jest piękna góra, jedna z moich ulubionych. Najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego zresztą. Widzimy Beskid mały z Leskowcem. Widzimy najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, Babią Górę. Szczebel, Luboń. No a w głębi wyłaniają się Tatry, a na lewo na horyzoncie widzimy najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, czyli Mogielice.